Witam, z tej strony Ogrodnik, witajcie nad moim oczkiem wodnym. Mamy dzisiaj 25 lutego. Tu jest moje oczko wodne, już jest gotowe. Pokażę wam, że tu jeszcze mam fotopłapkę, która nagra coś, jakieś zwierzątka, które są tu nad oczkiem wodnym, które przychodzą. I tak to właśnie wygląda. O, tu nawet takie roślinki dałem. O, i tutaj. Woda jest nawet czysta. O, tam jest nawet ślimak taki, błotniarek, jak widzę. Widać go? Zaraz. No coś tam widać chyba. No. No fajnie. Będą też kijanki, żaby. Jak spotkam. No na pewno przyjdą jakieś żaby. Na pewno. Tak to właśnie wygląda. No nieźle, nieźle. Będą też lilie wodne, do tego dojdą i w ogóle. No. O, tu widać chyba tego ślimaka raczej. No słońce razi. Przejdźmy sobie tutaj dookoła oczka wodnego. Tak to właśnie wygląda. O. No, nieźle, nieźle. Żabki pewnie będą też niedługo jakieś. No. No, nieźle, nieźle. Przyjdziemy sobie, obkrążymy te oczko wodne. Jak to wszystko wygląda. O, tam chyba ślimaka widać nawet, na pniaku. Nie wiem, czy by widać, bo tutaj razi. Chyba widać, nie wiem. Coś tam widać, bo jest ślimak taki jeden. Coś tam robi. No. Wiosna się zbliża, jest ok. No. A jest tam ślimak, jest. O, tutaj jest. O, widać go nawet. Teraz słońce trochę zaszło, to widzę. O, jest. Tutaj. O. No i to był tak dla ekosystemu zrobiłem takie oczko wodne w moim lasku, bo to w moim lesie jest. No więc, jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!